Dzień dobry Państwu, bardzo miło nam powitać Was w kolejnym inwestycyjnym czwartku Xelion, drugim w tym roku. Dzień dobry, a tak rzeczywiście, bo tydzień temu. Nie, to to pierwszym. Zależy jak, zależy liczymy, jak liczyć. Zależy jak liczymy nasze prognozy tak, noworoczne, ale tak jest. możemy chyba dumnie powiedzieć, taki mam pomysł w ogóle na icx w tym roku, że będę mówił. To pierwszy tydzień po naszych prognozach, na przykład dzisiaj. Aha. Jeszcze się nie zdezaktualizowały. To drugi tydzień po naszych prognozach. Poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. Japonia nam się na razie. Japonia wykrata. nam na razie nie tak, O tym też porozmawiamy. <laughs> tak, natomiast no w ogóle możemy od tego zacząć. Czemu nie? No, no faktycznie jest tak, że Jen jest słaby, a NikEI jest mocny. To jest... No, jak 34-letni szczyt. To prawda, do szczytu absolutnego brakuje jeszcze tam chyba z 7-6 tysięcy punktów, czyli prawie 20%. No, ale to jest i tak osiągnięcie. I rzeczywiście dwie sesje, bo w poniedziałek oni, o ile pamiętam, dobrze mieli wakacje, jakieś ferie. Mieli, mieli. tak, tak, tak. Wtorek, środa to były no, w sumie prawie 4% do góry. Nowe jakieś tam szczyty wielo, wielo, właśnie 30-paroletnie, euforia totalna. Szukałem powodu, no bo tak bez powodu, tylko na, na, na grzbiecie rosnącej Wall Street to wydawało się to trochę, trochę, trochę dziwne. No. Wymyślili sobie podobno, podobno, to Kamil w tym będzie pewno lepszy. Ale podobno wymyślili sobie, że po pierwsze jakieś nowe fundusze emerytalne bezpodatkowe wchodzą do gry, w związku z tym takie PPK nasze pewnie. W związku z tym to będzie wsparcie dla, dla giełdy. Po drugie, jakże cudownie się stało, że było trzęsienie ziemi, <grytanie> żartuję oczywiście, ale nie do końca, dlatego że to zmiękczy postawę banku Japonii on będzie dłużej. Będzie bardziej zwlekał z powrotem do normalnej polityki monetarnej. No i do tego jeszcze płace nie rosną tak szybko, jak tego oczekiwano. Te trzy powody spowodowały euforię. Dla mnie ta euforia jest taka blisko szczytowa. No ale okej, okay, zobaczymy, jak to będzie. Ja też bym raczej chyba radził wykorzystywać to, żeby jednak tę nie sprzedać, jak ktoś jeszcze nie zdążył. No Jest to drobina irracjonalne, no ale. Mam takie poczucie, że co się odwleczę, to nie ucieczę w tym przypadku. Na, na, przypomnę, że nasz zakład jest na cały rok i zakładam, że tak w trakcie jest. roku tak Bank jest. Japonii coś zrobi. Tak, Ja nie wiem, czy to będzie w styczniu, czy to będzie w kwietniu, czy później. Natomiast... Nie wow. no, po prostu mówię że na razie. Nam się wyksaca prognoza, ale na no razie, idzie, kiedy tak. jest dopiero 11 stycznia. Ale to wiesz, jeszcze naprawdę wydaje mi się, że... 340 parę dni zostało. Tak, jeszcze mamy szansę, żeby się sprawdziło. Jeżeli chodzi o nasze prognozy pesymistyczne na nowy rok. Zaczął się pesymistycznie, ale później w poniedziałek za jednym zamachem Ta. właściwie A potem ciąg dalszy. Zrobiło tak, później ciąg dalszy. Ale to też podchodzę do tego bardzo spokojnie. Wydaje mi się, że to jest typowe zachowanie. Nawet przetestowanie tych historycznych szczytów S&P 500 dla mnie niewiele zmieni. Nie o to, jakby w tych prognozach, które przedstawiliśmy. Nie, Chodzi. nie, ja bym się nie czepiał. Prognoz na razie w ogóle mnie odłożył. Jeżeli Państwo będziecie mówić, a mówiliście, to sorry, winę tu, ale po pierwszych dwóch tygodniach stycznia mówicie o prognozach, na, na koniec roku. Zobaczymy. Zobaczymy, tak jak pan Glapiński wczoraj powiedział, proszę bardzo, na początku roku 2023 mówiłem, że będzie 67%, było 67%. Może i my tak powiemy na koniec 2024. My też mówiliśmy, że będzie 6-7%. No my też byśmy mówili, ale już o nas nie mówię, bo samochwalstwo to, wiesz... Ale my też tak mówiliśmy, tak do jest. sprawdzenia w filmach tak, przed roku. Tak jest, tak jest. Także tak, nie, no rzeczywiście początek roku był fatalny, to był, wszędzie były tytuły. Najgorszy początek stycznia od 20 lat, po czym minęło dwa dni. Ja ciągle mówiłem, no co to za korekta? Ja, ja już widziałem, naprawdę widziałem, nie będę mówił gdzie, widziałem triumfalne okrzyki. No, Bessa nadeszła, jesteśmy wszyscy w krótkich pozycjach. Naprawdę, mogę pokazać, gdzie były takie tytuły. No, a ja mówię, co? 2% spadł z SP 500, Bessa nadeszła, no a w tej chwili. Nie ma już bez... Tak, to, no to jest zabawne, tak, no bo statystyka jest czymś, o czym możemy rozmawiać tak długo, jak robimy to z przemrożeniem oka. No, oczywiście. I jakie znaczenie ma to, że S&P 500 zaczęło rok najgorzej od dwudziestu paru lat, jeżeli my mówimy o spadku o 1,5%. No tak. Co no, to jest? No, to jest Pół, nic, półtora procent, nic zero, tak? Nic, tak? To no. jest dokładnie to, co można wymazać w trakcie jednej sesji. Tak jest. To nie zmienia faktu takiego, że jeżeli będziemy wchodzić wyżej, dalej ja jestem wielkim orędownikiem redukcji alokacji w akcjach. Wie, wiecie Państwo, inwestycje. normalna sprawa, myśmy też o tym mówili, że no jutro, 12, rozpoczyna się sezon raportów kwartalnych spółek. Wiadomo było, że będzie gra na te, na, 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 na te wyniki, szczególnie tej wspaniałej siódemki. No NVIDIA... We w, to, w poniedziałek, tak, w poniedziałek Nvidia poinformowała, że jakiś wspaniały nowy mikroprocesor wyprodukowała, który tam, no oczywiście do sztucznej inteligencji i cena akcji wzrosła 6%, nowy rekord trzech czasów. To pociągnęło ze sobą cały rynek, wszyscy mówią, no tak, te wyniki będą po prostu cudowne, a jak nie będą, a jak nie będą, to wtedy znaczy, powstanie podwójny szczyt na SP 500 na i wszystko. Się w tak, tak, nie, to, media nie będzie w, tym, w, tym, w, tym, w tym cyklu nie będzie podawała. Ona tam za miesiąc, czy, czy, czy nawet du, dalej chyba niż nie, za miesiąc dopiero poda pewne tak, wyniki. Tak, za miesiąc tak, ona tak, zawsze tak, na koniec tak, sam. Tak, tak, tak. No ale to nie ma znaczenia. No, chodzi o to, że Nvidia dała początek temu ruchowi poniedziałkowemu. No i potem to już poszło, teraz wszyscy czekają na te wyniki. Jutro banki, no więc banki to, to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej i myślę nie będzie miało to wielkiego wpływu, a dzisiaj inflacja amerykańska. Zobaczymy, czy rzeczywiście wzrosła tylko jedno dziesiątą punktu procentowego z 3,1 na 3,2 moim zdaniem generalnie jest ważne to że po tych dobrych danych inflacyjnych z Europy rynek mimo tego że oficjalny konsensus prognoz jest taki że ona wzrośnie o no 0,1 tak. no to Wydaje mi się, że oczekiwania są spore, że może będzie jakaś tam niespodzianka. No to właśnie zobaczymy, no bo y, trzeba brać też pod uwagę to, że y, być może ta główna miara wzrośnie z 3,1, jak mówię, na prognozy mówią o 3,2, ale zapewne bazowa spadnie. I to pytanie o ile? Zdaje się, że większość banków centralnych, nawet wczoraj, pan prezes Glapiński, bo jak zwykle, Wczoraj podczas wystąpienia pana prezesa Glapińskiego razem z Markiem Żuberem robiliśmy za dwóch zgryźliwych z, z, z tetryków, żeśmy komentowali na bieżąco. Ale jest chyba dużo młodszy od ciebie. No tak. dobra, no ale stoję. No, musisz takie, rzeczy powitać. No to dobra, jeden zgryźliwy tetryk, a jeden młody tak. No, dobra, okej. Okay. No, ale tośmy komentowali rzeczywiście i, i, i pan prezes mówił, że szczególną uwagę będą zwracali na inflację bazową. Myślę, że to jest trend w tej chwili szczególnie mocny we wszystkich bankach centralnych. Okej. Okay. To jak już. Przeszliśmy na ten temat. To jaki jest trend w naszym banku centralnym? W naszym banku centralnym jest trend, mówiąc po amerykańsku, wait and see. Czekamy i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo wiemy i tu się zgadzam. Naprawdę, wczorajsza konferencja prezesa, muszę Państwu powiedzieć, nie. dobrze, no przesadzę, no okej, okay, fajnie, przesadzę, zachwyciła. Zachwyciła, dlatego że wreszcie oprócz tego fragmentu o Złocie i Rumunii i, i filmach, które pan prezes chciał robić, ale to było tam z 5-6 minut, no to cała reszta była naprawdę na poziomie. I szkoda, że dziennikarze nie, nie byli tak dociekliwi jak są dziennikarze na konferencjach Pawel czy, czy Lagarde. No ale, ale nie byli. No ale nie W każdym razie, ale i zauważę jeszcze jedno: mianowicie na zaczepne pytanie. Z portalu 300 Polityka, oczywiście ona się tak nazywa 300, nie, 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 nie seplenie, tylko 3.0.0 Polityka, na temat wpływu polityki na, na zachowanie rynków i, 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 i działania NBP-u. Prezes to z grabnym slalomem ominął, nie wykorzystał tego do politycznych wypowiedzi. Naprawdę byłem zachwycony. Jak konferencja wpływa na twoją percepcję planów? No właśnie, bo o o mówili. Tak, no, <grywa> poszedłem w dużą dygresję i zapomniałem o początku. <grywa> tak, na no masz rację, wróćmy do tego. Więc plany są według mnie takie, że rzeczywiście poczekamy, zobaczymy, tak jak powiedziałam, z amerykańska, dlatego że to jest jasne i tu się zgadzam z prezesem, że w, pierwszej połowie, w pierwszym kwartale tego roku zobaczymy spadki inflacji nawet do poziomu 3%, a może nawet niżej. Baza z zeszłego roku była bardzo wysoka. Przypominam, w lutym 18,4%. Potem zacznie to powoli rosnąć, a potem wszystko zależy od tego, co zrobi rząd. No bo mamy 0% VAT-u na żywność do końca marca. Przedłużą? No pewnie przedłużą, dlatego że mamy wybory, prawda? samorządowe i europejskie, o tych mówię, a nie o innych. Więc mamy wybory, yy, więc pewnie przedłużą do połowy roku. A co dalej? No dalej zobaczymy, pewnie podniosą do tych 5%. Poza tym tarcza chroniąca przed rachunkami za energię, ona jest do połowy roku. No co zrobi rząd w drugiej połowie roku? Duży znak zapytania. Prezes mówi, że sama tarcza inflacyjna podniesie inflację, zniesienie tej tego 0 W na 5% W, podniesie inflację o 0, 90 punkta procentowego. Ja widziałem jakieś takie oceny na 0,5-0,6, no nie ma znaczenia, trochę podniesie. A gdyby znieść całą y, tarczę ochronną na energetykę i to żywność 5%, to by dało według prezesa około 5, 5 punktów procentowych, co by wywaliło inflację gdzieś do 8-9% w drugiej połowie roku. Wątpię, żeby tak było, bo jakąś ochronę rząd pewnie za, zapewni. Ale niewątpliwie w drugiej połowie roku inflacja będzie rosła. W związku z tym... Po pierwsze projekcja inflacyjna NBP będzie dopiero w marcu, po drugie wszyscy czekają na wzrost cen, więc rada, wracając do twojego pytania, nic nie będzie robiła bardzo długo. Okej. Okay. Czy widzisz w takim razie, bo powoli widzę głosy takie, że taki scenariusz jest możliwy, scenariusz żadnych obniżek w tym roku? Nie wykluczam. Nie wykluczam, bo jeżeli rzeczywiście inflacja nam wystrzeli w drugiej połowie roku do 8 czy 9%, no to gdzie tu miejsce na obniżki? Ale to zależy od rządu. O decyzji rządu, naprawdę. bo A, zali... Ale mamy jakieś założenia. Mnie się wydaje, że rząd nie zniesie wszystkiego, to jest. I nie, wszystkiego na pewno nie da. Ja powiedziałem, że jeżeli chodzi o tarce energetyczne, ja sobie wyobrażam stopniowe znoszenie. Y, będzie tak, że ci mniej zarabiający będą chronieni, ci bardziej zarabiający będą dostaną po kieszeni. Różnie może być, na pewno nie cała, ta, cała tarcza nie zniknie. No, ale dobra, no, umówmy się, nie będzie 8,9, będzie 6,7%. Czy ma, wtedy mogą być obniżki stóp procentowych? Wątpliwe. Okay, to drugie... I to wszystko patrzymy tylko od strony naszej, wyizolowanej gospodarki. Nie patrzymy na to, co może stać się na zewnątrz. Drugie pytanie w takim razie. Czy zakładając scenariusz, że schodzimy do celu albo w jego okolice 2,5-3% tak. w marcu, a później zaczynamy rosnąć? Czy widzisz możliwość, że w trakcie roku, w jego, nie wiem, drugiej połowie albo w wakacje, prezes Grapiński zacznie mówić o podwyżkach stóp procentowych? Czekałem na to pytanie. No nie wykluczam. No nie wykluczam. No. No, morał chyba z tego jest taki, że rzeczywiście lepiej mieć obligacje zagraniczne w tym roku, bo, bo na, na Polski będzie może trudno się zarobić. dużo rzeczy zdarzyć. Tak, tak? jest. Jeżeli chodzi przynajmniej o te, o tak, tak, dużym tak, ryzyku tak, stopy tak, procentowej, tak, tak. tak, bo jeżeli chodzi o te bezpieczne, to jest to właściwie dobre, tak, jeżeli zainwestujemy w fundusz obligacji krótkoterminowych, to to, że nie ma obniżek, okay. podwyższa nam wynik okay, w całym tak roku, tak. Dobrze. Mm. O Japonii powiedzieliśmy, o NWD powiedzieliśmy. Chiny. Chiny, no. No nieszczęsne Chiny wyglądają nieszczęście. naprawdę. Dzisiaj rosną, ale poza tym wyglądało ładnie. No popatrzyłem sobie na tego Hang Senga dzisiaj dokładnie, mówię, no dobra, no od haczu minimum, od haczu jest szansa jeszcze na podwójne dno, no, jakaś niewielka, no, Trzymanie się już, nie wiem, brzytwy się chyba chwytam w tym momencie. No bo, bo no, no, ale no jest jakaś szansa na... Oni robią już wszystko, mówią, że tak może rezerwy obowiązkowe obniżymy, może coś tam zrobimy, może gdzieś tam coś dorzucimy nic nie działa, nic nie działa, pieniądze z Chin uciekają i tyle. Więc nastroje są tak pesymistyczne, że gdyby był ten zegar, tak jak z cnn skrajny strach, skrajna, skrajna chciwość, to chyba byłoby ta wskazówka biłaby w lewe ograniczenie, czyli dolny skrajny strach, wręcz skrajny do potęgi entej. Więc no to jest chyba najwyższa pora, żeby wreszcie coś się tam ruszyło. Ale to z sygnałów kupna nie ma. Że Ale czekamy. Cały czas czekamy, czekamy na sygnał czekamy, kupy. czekamy, czekamy, czekamy. Bo jak wiadomo, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I, I jeszcze żeby dodać jedno powiedzenie giełdowe, że nie należy chwytać spadającego noża, zanim się nie zbije w ziemię, można się poranić. Dobrze, Szanowni Państwo, tutaj zakończyłem pierwszą część naszego spotkania. Zapraszam na króciutką przerwę, po której przejdziemy do pytań naszych słuchaczy. Szanowni Państwo, wracamy po króciutkiej przerwie i przechodzimy do pytań naszych widzów. Pan Marek. pyta, czy powrót barierek rotacyjnych pod Sejm może zwolnić blokadę na MIG-20 w okolicach 2400? Czekają na to pytanie. No wie pan, panie Marku, no pytają mnie, no wielu dziennikarzy mnie o to pyta, nawet na, na, dla dwóch portali coś tam wysmażyłem. Jutro będę pisał jakiś większy tekst na ten temat. Na razie to w ogóle nie działa. Widzi pan sam przecież, prawda? Że na razie w ogóle nie działa. Ja, yy, jak mnie ktoś pyta, to ja przypominam taką nie, anegdotę, bo to jest zdarzenie prawdziwe. Jak w 2005 roku władza obejmowało, obejmowało prawo i sprawiedliwość. Tak, w 2005 roku chyba mhm. wygrali wybory. No, i wtedy wszyscy łapali się za głowę przed tymi wyborami, co to będzie, co to będzie, no to ta straszliwa koalicja, PiS, PR, sam obrona, rzeczywiście, no naprawdę kuriozalna. No i, i wydawało się, to wszystko zawali się a co się stało? On no, trwała hossa i to jeszcze długo trwa. Naprawdę rok wcześniej weszliśmy do Unii Europejskiej, co wy tłumaczy y y nieco tę znaczy na pewno tłumaczy tę Hosse, No ale ten anegdota jest taka, że pytałem wtedy jednego z zagranicznych zarządzających, dla, jak oni to oceniają i, i czy się nie niepokoją tą, tym nowym układem. On, on powiedział... Od momentu, kiedy weszliście do Unii Europejskiej, no wasza polityka nas w ogóle już przestała interesować. Interesuje nas tylko gospodarka. Więc ja zakładam, że na razie rynki reagują tak, jak Państwo widzicie, w ogóle się nie przejmują tym, co się dzieje w polityce. No i trzymam kciuki, żeby nie było rękoczynów, mówiąc wprost, no bo jak będą jakieś tego typu zachowania, no to sytuacja może się niestety zmienić. Znaczy, tak może to jest coś. Co też powinniśmy powiedzieć głośno? Ja naprawdę o Boże święty, włączyłam coś na telefonie. Ja naprawdę absolutnie nie widzę żadnego przełożenia tak. polityki na warszawską tak. giełdę w żadnego. tym roku. Żadnego. Każde próby, a to też już prowadziłem ileś rozmów na ten temat, dla mnie każda próba, żeby łączyć to, co danego dnia robi giełda, z tym, co się dzieje w polityce, Nie ma. jest Nie ma. niezwykle karkłową. Nie, Nie ma żadnego. Ja patrzę szczególnie na rynek walutowy, bo on jest bardziej wrażliwy na tego typu różne działania i szybciej reaguje. On tańczy tak, jak mu zagra euro-dolar, tylko i wyłącznie, nic więcej. Pan Michał pyta, dzień dobry. Jak oceniacie powolny powrót do wzrostu w USA? Czy jesteśmy już po realizacji zysków i wracamy do trendu wzrostowego? No, zobaczymy, co pokażą spółki wspaniałej si no, szóstki, no bo Nvidia, jakbyśmy powiedzieli, za miesiąc. My... Na natomiast ja, tak jak mówiłem tydzień temu, nie, nie zakładam, że wracamy teraz do trendu wzrostowego. Zakładam, że możemy nawet zrobić szczyt, natomiast no. to jest tak zwany bull trap. No tak, Czyli tak zwana pułapka na byki, nawet jeżeli okaże się, że jakoś tam symbolicznie naruszymy te rekordy historyczne. Wydaje mi się, że nic z tego w tym momencie nie wyjdzie, a moje oczekiwania co do sezonu wynikowego są dość pesymistyczne. No zobaczymy właśnie, zobaczymy, jeżeli tak będzie, będzie wtedy powstanie możliwość wykreowania podwójnego szczytu i głębszej korekty, którą tę głębszą korektę żeśmy zapowiadali w pierwszym kwartale, a kwartał pierwszy kończy się z 31 marca, w związku z tym jeszcze trochę. Czasu jest przed nami i, i zgadzam się z, z Kamilem, że to na razie tak wygląda. Szczególnie ten wskaźnik, o, której przed chwilą, o którym przed chwilą mówiłem skrajna chciwość, skrajny strach jest blisko skrajnej chciwości, jeszcze parę wzrostów i będzie głęboko w skrajnej chciwości, i będzie to zaproszenie do korekty. Na razie wszystko zapowiada jakąś korektę, a ten sezon wyników no on bardzo często pomaga bykom i może to być piękne miejsce do wykreowania jakiejś takiej pułapki. No i to też wydaje mi się, że jest odpowiedź na pytanie pana Jarosława, który pyta, czy to już ta właściwa korekta czy tylko mini korekta przed głębszą? Raczej mini przed mini głębszą. W tak. No, widzę, że znowu pytanie wig 20 cent najwyższe, ale to chyba to no, widzę, no możemy, możemy dwa słowa ale, powiedzieć. Ale mamy sześć pytań z rzędu chyba dotyczących WIKU20. Ja powiem szczerze, że to też chyba trzeba powiedzieć, Szanowni Państwo, tak no kilka. Trochę gorszych dni. Ja rozumiem, że ten WIG 20 w pierwszym tygodniu spadł 2% silniej niż S&P 500. Państwo ale... na S&P 80. Rekord za rekordem. Dokładnie, tak. Naprawdę nic na tej warszawskiej giełdzie nie zdarzyło się takiego, co nie, nie, nie. wykracza poza taki szum codzienny. I dlatego chciałem wrócić do tego, że ja tutaj. Od kilku tygodni mówiłem, naprawdę, żeśmy tutaj z Kamilem mówili, że poziom 2382-400 jest dość krytyczny, bo tam jest linia trendu spadkowego 13-letnia i linia trendu wzrostowego 15-miesięczna, ona się oddaliła, jest w tej chwili wyżej. Okolice 2,400. No i tam staną, no po prostu normalne, technika. Nic więcej, na razie nic się nie dzieje. Po tak silnych wzrostach, jak mieliśmy w czwartym kwartale, to, że BIK-20 koryguje się wok. odrobinę bardziej niż rynki tak. światowe, to jest w ogóle żadne wydarzenie. Stoi między 2,270 a 2,380 i tyle. No, pan Grzegorz właściwie dzieli się swoją refleksją, ale wierzy, że w ogóle w przyspieszone wybory. Nie, nie wierzę. Jest to chyba Prawo i Sprawiedliwość się ich boi, bo obawia się, że może dostać mocniej w skórę. Rządząca koalicja się ich boi, bo może się okazać, że ten bałagan, który jest, spowoduje zmniejszenie poparcia, w związku z tym wszyscy się ich boją, więc wyborów wcześniejszych nie będzie. Pan Max pyta nas o złoto i powiem, że złoto trochę rozczarowuje. Tak, i nawet jeżeli dolar wczoraj tracił, to złoto nie chciało drożeć, prawda? Bo rosła rentowność obligacji. Jest to te dwa elementy. Rentowność obligacji one wróciły w Stanach powyżej 4% z tego ultra niskiego poziomu 3,8 czy tam 3,70 parę. Ja mówiłem, że to jest bez sens jakiś. No Powyżej 4%, i to szkodzi złotu. No, i, 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 i jeżeli chodzi o dolara, to on się, on jest w bardzo ciekawym momencie, bo ten indeks dolarowy, dolar w porównaniu do innych walut głównych, globalnych. Ten indeks, on jest w tre kanale trendu wzrostowego i opiera się na dolnym ograniczeniu. Jeszcze chwilka i ten się zmieni na spadkowy, czyli na umocnienie dolara. Podobnie tylko w drugą stronę jest na eurodolarze. Tam jest trend spadkowy i też się opiera na, na, yy, z kolei na, na dolnym ograniczeniu. Także yy, i jeszcze chwila i może dojść do zmiany trendu w kierunku umocnienia dolara, ale albo do powrotu mocnego do kanałów na osłabienie dolara. Tego jeszcze nie wiemy. Pan AS pyta nas, jak porównamy opłacalność inwestycji w obligacje detaliczne skarbowe do polskich funduszy obligacyjnych w roku 2024. No to chyba fundusze będą lepsze, nie? No tak, nasza główna teza no. jest taka, że fundusze pozwolą zarobić 7-8%, czyli nie da się tyle zarobić a, na obligacjach detalicznych. Czterolatki, czterolatki indeksowane inflacją w pierwszym roku, nie pamiętam ile w tej chwili dają. W pierwszym roku dają chyba 1% albo 1,20%. No nie wiem, niewiele dają. Nie, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam ile dają. Dopiero od drugiego roku dają inflacja plus plus marsza, w związku z tym no, 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 nie ma siły. Nie chcę wypowiadać tak radykalnie, bo nie jestem pewien, czy znam cały katalog obligacji detalicznych z pamięci, ale wydaje mi się, że to nie będzie duża przesada, jeżeli powiem, że fundusze dadzą zarobić więcej niż jakakolwiek obligacje detaliczne w tym Pewnie roku. Pewnie tak. No, czterolatki chyba mają 6,65%. Ile... Nie wierzcie Państwo, że na pewno mam, to prawda, ja bardzo dużo mam obligacji detalicznych rzeczywiście, ale nie, nie, nie patrzę na to w ten sposób. W związku z tym 6,65 chyba mają oprocentowanie plus inflacja, o tak. A Pan Max, nie, Pan Dan Mit tym razem, pyta, co myślisz o zatwierdzone ie na Bitcoina? Hmm. Staram się omijać, ale trudno minąć, kiedy, kiedy biją się tytuły po oczach, prawda? W związku z tym to, że, że został wczoraj zatwierdzony, to wiem. To, że Bitcoin traci, to wiem. No i tyle wiem. Bo Kamil bardziej powie, bo na pewno to, to analizuje. Ja powiem, że w tym wszystkim najbardziej mnie rozśmieszyło to, że ktoś się włamał na konta SEC na tak, Twitterze. Jest. I okazało się, Czyli że. Komisji Papierów Wartościowych. Że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych nie miała dwustopniowej weryfikacji hasła. Naprawdę zastanawiam się, <grym> <grym> jak to wszystko jest możliwe. No, u nich nie tylko mosty i drogi są w ruinie, ale widzę i informatyka również. Jest to kuriozum i naprawdę widziałem już sporo artykułów, które podsumowują, jak SEC było nieubłagane wobec spółek na których konta i tak dalej ktoś się włamał. Teraz pytanie, czy będzie to posypanie głowy popiołem i przyznanie, nie, nie. że... Tam dalej Gensler rządzi? Chyba, rządzi, tak, tak, Gensler, tak. Więc, No tak. Nie, według mnie zrobili błąd, akceptując ten tego ETF-a, no ale to, to ich, ich sprawa. Chcą forować kryptowalutę. Zobaczymy, kiedy dojdą do wniosku, że popełnili błąd. Chińczycy zrobili dobrze, zakazując kryptowalut. Moja opinia jest taka: kryptowaluty bardzo urosły. Wydaje mi się, że wszystko, co dobre jest w cenie, włącznie z tym halvingiem bitcoina, które też się zbliża. W naszym scenariuszu, gdzie będziemy twoim, mieli twoim moi, Ja się odłączę. Ale nie, ale mówię o scenariuszu dla akcji. W scenariuszu, do w którym a, okay. będzie wzrost wersji do ryzyka i zobaczymy korektę na rynku akcji, myślę, że kryptowaluty mogą się bardzo wyraźnie skorygować z obecnych poziomów. No comments. Kolejny komentarz. Jeśli pan Piotr ma serce po lewej stronie, to musi pochwalać politykę socjalną państwa. A jaka jest polityka socjalna państwa, szanowny nasz widzu? Bo ja nie wiem, jaka jest ta polityka socjalna. W tej chwili ona się powoli klaruje, ale ona jest bardzo zaburzona przez te wybory samorządowe i europejskie oraz przez tą czapę nad tymi wyborami, który jest bałagan polityczny, prawda? W związku z tym to, co my w tej chwili widzimy, nie pokazuje tego, co chce zrobić, co może zrobić rząd w ciągu następnych trzech i pół roku kadencji. Zobaczymy za, za po wyborach. Zobaczymy o tak mogę powiedzieć. Na razie trudno powiedzieć. Na razie są realizacja części obietnich części nie, bo widzicie państwo że 60 tysięcy potawolna na pewno nie będzie w tym roku wprowadzona. Widzicie państwo, że staw że składka zdrowotna 9% dalej jest liczona od góry, a nie, nie została, więc więc na razie nie widzę wielkich ruchów. Pan Henryk nas pyta, czy można z funduszu dochodowego umarzać jednostki bez podatku belki w tym roku? Nie, nie, nie panie Henryku, Ale podatku belki nikt nie zniósł. Nie, nie, nie. nie, nie. No, to <grym> nie. Ten... Podatek belki dalej funkcjonuje. Nie, nie. Owszem, mówi się o tym, że do 100 tysięcy złotych Pożytku ze 100 tysięcy złotych, a nie zysku z 100 tysięcy złotych. Podatek będzie, a chociaż Lichowie, będzie zniesiony, ale to, to, to według mnie na razie w dalekich planach Ministerstwa Finansów i nie spodziewam się szybkich ruchów w tym kierunku. Dla wszystkich Państwa, bo to jest ważne, zmieniły się przepisy podatkowe dotyczące rynku funduszy inwestycyjnych. Tak. W tym roku. Wreszcie będzie można kompensować zyski i straty z funduszy inwestycyjnych z innymi kategoriami aktywów, na przykład z akcjami. Ale też tak. straty będzie można w, w ciągu kilku lat odliczać? Jak tak, dokładnie na tej samej lat. zasadzie, jak no. rozliczaliśmy w poprzednich latach akcje, obligacje, instrumenty notowane, tak. Corex, to jest bardzo ważne, naprawdę to bardzo jest ważne. naprawdę ważne i bardzo pozytywne moim zdaniem w końcu skończy się to trzymanie strat, do którego jakby nakłaniała nas poprzednia polityka podatkowa. Natomiast na podatku belki nikt nie zniósł. Pan Jan pyta nas, czy gwałtowny rozwój AI spowoduje największą hossę w fiskalną. No ja mówię o tym od tam pół roku. Tak Ale uważaj. Czy największą hostyfię? A, no czy największą tego nie wiem. No, czy największą tego nie wiem, a dlaczego, drogi nasz widz, Dlatego, że zadecyduje o tym, kto. No, AI, sztuczna inteligencja. A jak ona zadecyduje? A jeden pan Bóg raczy wiedzieć. Nie wiem, jak zadecyduje. Jestem niewierzący, więc ten pan Bóg jest jedynie i wyłącznie takim sobie stwierdzeniem. Jeżeli chce pan nasz widzu przeczytać beletrystykę na ten temat, nie mówię o. Jak pan chce się naprawdę zapoznać z czymś poważnym, to jest taka książka The Coming Wave, nadchodząca fala. Bardzo. Yy, zalecam, co prawda nazwisko autora może nieco straszać, Mustafa Sulejman, ale to nie jest Turek i nie jest ktoś nieznany jest znany Amerykanin, ale to nieistotne. Jakby był Turkiem, to byś nie zalecał. Nie, no nie, to, mnie to nie rusza, bo ja ją kupiłem, nie wiedzą, kto to jest, a później sobie poczytałem, kto to jest. Ale bardzo, 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 a jeżeli chodzi o beletrystykę, to ciągle mówię o tym samym. 14 chyba lat temu wydana książka Roberta Harrisa, Indeks strachu, niech pan sobie poczyta, co może zrobić sztuczna inteligencja. Dlatego i według mnie to była prorocza książka. Pan Jacek nas pyta, jeżeli nie idziemy w kierunku głębszej recesji, to czemu ropa spada? No, bo ropa jest manipulowana. Myśmy tutaj z Kamilem doszli do tego wniosku od dawna. Proszę zauważyć, że ostatnie 4%, kiedy straciła, to było tak. Wtedy, kiedy Aramco obniżyło ceny dla ropy dla niektórych odbiorców Aramco, czyli Ara Arabia Saudyjska. I wtedy jak podczas sesji w Europie ta ropa traciła 1%, nam weszli Amerykanie 4%. Jest manipulowana kropka. Tak, no ale też są dwie rzeczy, tak. Nie musimy iść w kierunku głębokiej recesji. Ropa była na na tyle wysokich poziomach, że to w sytuacji, kiedy wzrost gospodarczy po prostu ma być, ale ma być słaby w tym roku, naturalny jest jej powrót w okolice 60. A Chiny kilometrów. ciągle zawodzą. A Chiny ciągle zawodzą. A druga rzecz jest taka, która też jest ważna i która zmieniła na przykład moje podejście do ropy. No, zaskakuje, jak wysokie jest wydobycie w krajach poza OPEC, tak? Przede wszystkim tak. w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle wysokie wydobycie, co sprawia, że wcześniejsze prognozy, że. Po cięciach OPEC pojawi się deficyt ropy, się po prostu nie sprawdzą, bo przy tym popycie dalej możemy mieć nadpodaż. Czyli jest i fundamentalne, i, 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 i skrajnie e, amerykańskie wybory. Pamiętajcie, Państwo, wybory. U nich też te, to działa. Pan e, Michał znowu pyta o bitcoina i mówi, że. Pyta, czy teraz zaakceptujesz, kiedy jest w pełni legalnym instrumentem? Nie, nie, nic nie zaakceptuję. Ja... Piotr Pię... się nie podda. Ja N się nie podda. Nigdy. nigdy to przesada. Ale ja czekam. Cholera, mogę nie doczekać, kurczę, i to jest jeden problem. Czekam momentu, kiedy sztuczna inteligencja naprawdę będzie ta agi, czyli sztuczna inteligencja generalna. I kiedy komputery kwantowe wejdą do, do szerszego użytku, wtedy zostanie złamany kod wszystkich tych bitcoinów i innych śmieci. No i wtedy zobaczycie Państwo, gdzie stoimy. Dobrze mieć taki cel w życiu. Piotr nie zamierza umrzeć, dopóki Bitcoin nie będzie warty zera, tak? <grym> o, to by było miłe. To by było miłe. Pan Rafał pyta, jakie mamy prognozy dla obligacji długoterminowych amerykańskich, 20-latek, 30-latek. Na 20-latki ja nie patrzę: 30-latki. No, właściwie on to zależy od tego, jaka jest yy, prognoza inflacji, można to, powiedzieć, prawda? Mo, moim zdaniem mogą krótkoterminowo odreagować, natomiast koniec roku absolutnie niżej rentowności. Tak, nie da się nie. tego ruchu powstrzymać. Tak, myślę. tak. tak, tak. Pan Waldi mówi, za Orski przemierza się do shortów na AI. Czy to dobry pomysł? Mm -hmm. Znasz tego bohatera. Znaczy, przebijają mi się tytuły. Jakieś tam y, super mieszkanie, które chciał podzielić na tysiące kawałków. <grym> Jakieś, Dokładnie. Kompletne tak. głupoty. Przepraszam, ale y, ja y, tych y, influencerów y, giełdowych, ja sam siebie ta takiego nie uważam, To była jasna sprawa. No, tak traktuję ich średnio poważnie. Ja kojarzę tak z Twittera, czytam te tweety, natomiast wydaje mi się, że najpierw się przymierza do longów, a dopiero potem do shortów. Więc nie widziałem niczego, co by sugerowało, że już teraz trzeba shortować. No, Jej. Ja, nie jakiś tytuł, tam naprawdę tytuł, bo ja często tylko czytam tytuł i jak widzę, że nie ma sensu dalej czytać, to nie czytam. Że gdzieś na czymś tam przyznał się, że dużo stracił. No, ale to... Życie. No życie. Co panowie myślą o srebrze? Myślimy dobrze. No ja to, na to, pewno to, to, myślę to, dobrze. Tak, tak. No powinno. Złote, złoto też, tylko srebro, ciągle powtarzam, ma większą betę, więc powinno gwałtowniej reagować. Czy WIG20 da w tym roku zarobić więcej niż lokaty w banku? Mm. Tak. No tak. Nie, no tak. tak. Tak, ale z problemami na początku potencjalnie. Tak. Czy ROPA WTI pozostanie na poziomach 70-75 dolarów? Ja myślę, że nie. No nie no, ale to, to, to wiadomo, że nie, tylko nie wiadomo, czy będzie 65 czy 95. Nie wiem. Nie. W wąskim przedziale zawsze mów, że nie. Tak. No. To, to jest tu to dobra. No, no, no tak, bo nie wiadomo, odpowiedzi. czy do góry, czy do. No, no, okay. Ale mnie się wydaje, że dałem się wybije. Tak? A ja tak. mnie się wydaje, że niech będzie dla, dla dyskusji, że było, że są różne opinie, że górą się wybije. No i już. No i. Myślę, że w tym punkcie Boże. tym sporem możemy zakończyć nasze dzisiejsze tak spotkanie. Jest. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do wyboru.